Także Lenovo chce mieć swoją przenośną konsolę. Będzie się nazywać Legion Go. I prawdopodobnie zechce zagrozić Steam Deckowi i ROG Ally. Tylko czy zagrozi? Szczególnie Steam Deckowi, który nawet potężnego Asusa się nie przestraszył. O tym przekonamy się, jeżeli konsola faktycznie trafi na rynek. A to, co widzicie w tle, to znacznie starszy, niewydany projekt określony jako Lenovo Play. Być może jednak Lenovo postara się ulepszyć znany już kadłubek o jakąś ciekawszą wentylację. Z pewnością będzie to jednak konsola na Windowsie, a nie Androidzie, który ma sporo zalet, ale ma też pewne wady znane wszystkim użytkownikom tego systemu. Z plotek wynika, że będziemy mieli tutaj 8-calowy ekran o rozdzielczości 1080p i APU AMD Ryzen 7040U. Miejmy nadzieję, że pojawią się także touchpady, aby całość była znacznie wygodniejsza. Tylko czy to wystarczy i jaka będzie cena takiego urządzenia? Obstawiajcie w komentarzach. Ja jestem ogólnie zaskoczony aktualną popularnością handheldów oraz faktem, że